Cześć, ja jestem Marlo, ze mną jest Ola. No hej. I że jest event na Metinie, na 50% taniej w Jesie. Kupiłem 32 zmianki, czyli ja mam 33 zmianki, dobrze. Ola ma 16, ja mam 17, bo wyszło jedno mnie parzyście. I będziemy na zmianę zmieniać mistrza na 10,50 i mam nadzieję, że wbije. Więc ja zaczynam, bo ja mam jedną wzmiankę więcej. Tylko to zdajmy, to nieładne jest na tego. To założę. Ja to bym zmieniała w tarczy. No, ewentualnie jeżeli szybko wbiję, a będziemy mieli jeszcze trochę zmianek, pobawimy się tarczą, bo na woja 10,50 jest już caluteńkie EQ, oprócz 3 itemów, czyli właśnie tej zbroi, tarczy i broń. Tak, pokazałem na miecz. I broni. No broni akurat tej nie będziemy żadnej robić na 10,50, bo to jest 55 średnie, to jest 56 średnie. Bardziej planowałem sobie wybonować jeszcze trzecią trutkę i się pobawić. A więc tak, żeby tego nie przedłużać, nie ciągnąć. Już ciągnę. Aha, nie, wróć, bo zapomnę. Zanim w ogóle zaczniemy bonować, chcę pozdrowić X-Crayzola i Muezina. Tak, bo mi prosili przed nagraniem, więc tak. Więc pozdrawiam. Tylko jedna osoba, on zgubił kartkę. Kurde, no nie. Co? Nic, kochanie, nic. Ale pozdrawiam tą osobę, co wtedy pisała na Blacka do mnie. Tak, bo jedna osoba jeszcze pisała na Blacka do Oli, gdy Ola była na tym koncie. Niestety miałem zapisaną tą osobę, lecz tak troszkę sprzątałem w pokoju i na tej kartce, gdzie zapisałem nick tej osoby, po prostu wyrzuciłem, więc pozdrawiam. Ta osoba będzie wiedziała, o kogo chodzi, ale niech napisze jeszcze raz, to w następnym odcinku z Metina na pewno pozdrawia. Dobra, nie przedłużam, bo mam bardzo słaby internet i nie chcę tego wysyłać kilka dni, więc tylko się nie pomyl, nie daj zmień 1.5. Zmiana 6-7. 5 int, 5 woi. Twoja kolej. No, będziemy się tak wymieniać. Tak, bardzo dobrze się zaczyna. A gdy chciałem 5 int do wachlarza, nie chciało być. Będziemy się tak wymieniać tą zbroją. Co ci tam wbiło? O, no. Jest dobrze. Ogólnie zmianki są sponsorowane przez Ikambag, który tutaj stoi i czeka, aż coś bije. Dobra, pyk. O, 10,5. Nie wiem, czy to dobry pomysł tak wymieniać się co chwilę tą zbroją, bo ktoś tam pisał, że jeżeli się zmienia tak nieustannie cały czas, to większa szansa, że coś lepszego wbije, ale my tak z Olą się bawimy i kolczyki 5,5 wbiło, jakieś tam... A tobie cały czas 10 mob wbija! A jaki fart! Zmiana 6,7. Po prostu... O właśnie, jeżeli wbiję 5,5 tak jak teraz, no przykro jest to zmieniać, no ale no, szaman ninja, ale no i to i tak jest 5,5, no jest trochę warte. To jest tak przykro zmieniać, jak wbiję jakieś tam na przykład Void Ninja czy Voidsura, no ale musimy to zmieniać, no bo zbroja jest perfekcyjna pod moba. I niestety, albo 10,50, albo nic. Pyk. O, żem zmienił. Aha. Tutaj gdzieś będzie licznik nad moim tym. Ja to sobie już w montażu dodam, bo zapomniałem. O, ale to 10 mogło ci zostać, kochanie. I po prostu będę liczył, ile zmianek poszło. No chyba, że nic nie wbije, no to nie będzie licznika, bo to już będzie 32 zmianki. No, ci powiem, że 10,500 mi wbiło. Aha. No fajnie. No. Jak się bawić, tak się bawić. No, taka klasa. Nie, no klasy nie chcemy, więc zmieniamy. 10,500 znowu. Jak się bawić, tak się bawić. No, jak będziesz mi biegał, to ci nie oddam tego. Zapraszam. Dobra, teraz patrzcie, 10,50, pyk, no prawie. No lepiej bliżej niż dalej. Ogólnie to jest caluteńkie Q1050, oprócz właśnie tej tarczy, która też jest wybonowana perfekcyjnie. 1050. Jezu, wystraszyłem się już. Takie co? Ja... No ale 1050 jest. O, ja wbiłem 10.5. A, cholera. No właśnie oprócz tej tarczy, to jest jeden, który nie ma, i tej zbroi, która właśnie jest do banowania, a myślałem, że klasa, bo ten, no bo ja. Takie obała. Pyk, no to teraz to już kompletnie poleciałem. Tak daleko to już nie mogłem sięgnąć. No. No. Dużo zmieniam. Nie no, powolutku, powolutku, zawsze coś. Pyk, pyk. O, no to ja żem zmienił, kurde, najwięcej teraz. Idź. Odwołam Feniksa, może to ten Feniks. A, cholercie. A może to przez to, że zmianki są w takim miejscu ustawione, trzeba je tutaj dać. O, i patrzcie, no, szybkość poruszania się. No, lepiej być nie mogło. Już? Ja mam jeszcze 6 zmianek. Ja też. O kurde. Cholercia. Oj, 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 pyk. 10 mop, szybkość poruszania. No kurde. Dalej niż bliżej. No 10-10, no wiesz. Takie klasy się nie bawmy. O kurwa. Jeżeli ktoś wie jeszcze... Co ci tu było? A, no co? Teraz to już całkiem poleciałeś daleko. Pyk. No, 10-5. Cholera, bo ja mam 3 zmianki. Ja też. Będzie kappa, jeżeli w ogóle nawet 10 map nie wbiję, bo krwaw zostanie bez zbroi 10 map. To może teraz jak bije 10 map zwykłe, to już zostawiamy. Okej. Okay. Bo będzie kappa, jeżeli krwaw zostanie kompletnie bez zbroi. No właśnie. Teraz to już w ogóle nawet 10 map nie wbija. O, i po drugie, Ola tam zmienia. Jeżeli ktoś wie, czy właśnie to ostrze gigantów jest lepsze, na przykład tam plus 9 ze średnimi, i czy jest lepsze może od zatrutego ostrza, niech da mi znać, bo gdzieś czytałem o tym. Oj, luj, ja mam ostatnią zmiankę. Oj, coś czuję, że krwawy zostanie bez tego. Bez zbroi 10 mob. Jaka klasa? Zbroi na moba. No i luj. Albo teraz bija zwykłe 10 mob, albo 10-50. 10 mob, 5 zręcznych! Jak to jest fart! 32 zmianki poszło. Nie wbiło ani 10-50, ani 10 mob 5 siła. Wbiło kilka razy 10 mob. Ale wróciłem do punktu wyjścia. Zbroja 10 mob jest dalej. Szkoda. Naprawdę szkoda. Jeżeli wam się podobał odcinek, taki krótki, no bo 8 minut miksowania, możecie zostawić łapkę w górę. I czym więcej łapek w górę, tym w kolejnych odcinkach może będę się dalej bawił w bonowanie z Olą. Ale to musi być... No, to dalej jest bonowanie, no bo bonujesz na... No dobrze. Więc czym więcej łapek w górę, tym będzie więcej zmianek. Więc tak. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I Olu, coś ładnego na koniec. Papa. Papa. Pa.